Cześć, dzisiaj rzucamy okiem na porga, który był w tym pudełku. Jest to porg od Funko z Popów. No i co? Jedna z na pewno głównych postaci ostatnich Jedi, niedługo wchodzącego do kin filmu z Gwiezdnych Wojen. Standardowego rozmiaru Pop, bardzo ciekawa figureczka. Zaraz go zobaczymy z bliska. Mamy inne figurki z Gwiezdnych Wojen, z tego naprawdę masę. Jest Rey, Finn, Poe Dameron, Luke, Kylo, Chewbacca, BB-8, Rose, Snoke, Praetorian 1, z, co to, Executioner First Order i BB-9E. Także pewnie zły BB-8. Tak wygląda nasz porg. Porg ma podstawkę. W przeciwieństwie do niektórych innych popów, ma podstawkę, na której może sobie stać. Chociaż mu nie jest potrzebna, ponieważ temu pingwinkowi bardzo dobrze się stoi i bez niej. Także ciekawa ciekawostka. Podstawka jest fajna, jest podpisana. Oczywiście jest logo Star Wars, nie ma tutaj takiego imiennego napisu. Tu jest Funko i tak dalej. Porga można w każdym momencie zdjąć bardzo, bardzo łatwo. Można go również założyć. Nie jest przyczepiony, także biorąc figurkę do ręki, trzeba na pewno brać pod uwagę to, że podstawka może sobie po prostu polecieć. No właśnie. Ale sam tutaj nasz pingwinoptak wygląda dosyć ciekawie. Ma te wielkie Funko oczy, które tak naprawdę wpisują się dobrze w postać Porga. I tego, co ja mówiłem, czyli że Funko są fajne, kiedy nie wyglądają jak popy. Bo porgi jednak mają te swoje wielkie gały. Tu jest też bobblehead, delikatny, ponieważ przynajmniej na moim ta sprężyna jest bardzo wciśnięta w dół. Ja staram się tego nie ciągnąć mocno do góry, żeby nie urwać. Jak widzicie, nie obracać ani nic takiego. No ale głowa rusza się dosyć ok, jak się troszkę wyciągnie. Jeśli nie, przynajmniej tak jak na moim, nie rusza się prawie wcale. Wyrzeźbiony jest dosyć spoko. Mamy tutaj, jak widzicie, sugeruje się pióra. Może nawet jakieś futro, może to jest pomieszanie futra z piórem. Zobaczymy to dokładnie w filmie. Jest śmieszny ogonek. Są malutkie skrzydełka, trochę koloru. Ciekawe, czy w filmie będą porgi, które wyglądają troszkę inaczej. Inne mają ubarwienie, mam nadzieję. Żeby nie mieć tylko jednego, to jest pewnie główny porgowy bohater. Zobaczymy, czy miał jakieś imię. No ale wygląda dosyć fajnie, taki pocieszny stworek, o którym tak naprawdę nie ma co więcej opowiadać, bo to jest maleństwo. Z innym popkiem to jest to samo, czyli wciąż tak około 9 cm. No i co? Jeśli się komuś podoba, bardzo polecam. Jeśli podoba się na przykład tobie, a wstydzisz się sobie kupić popa, porga szczególnie, a masz kogoś, mamę, tatę, siostrę, brata, chłopaka, dziewczynę, kochankę, szefa, nieważne, kup dla nich i miej u siebie w pokoju. To jest dobra rada. Ja się żegnam. Zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie i do następnego, ludzie. Na razie.